krótkie świadectwo życia wzrostowego. Zacznę od pewnej historii, która wydarzyła się dawno temu. Byłam małą dziewczynką, bawiłam się z moją koleżanką i wygrzebałyśmy z ziemi dwa pierścionki. Jeden był, wydawało się, że złoty, z oczkami mieniącymi się, a drugi był taki szary, pogięty, serduszko po prostu wygięte z drucika. I ta moja koleżanka była szybsza, złapała za ten piękny pierścionek, a ja taka, mi został ten drugi, tak? Został mi ten drugi i poszłam, byłam załamana, poszłam do mojej mamy. Moja mama patrzy, wzięła ten pierścionek i mówi: czekaj, zaraz coś z tym zrobimy. Rozpoznała w nim coś. Wzięła szpoteczkę do zębów, pastę, potarła, wyprostowała to serduszko i okazało się, że to jest srebrny pierścionek. Dlaczego o tym mówię? Bo kiedyś przyszłam do Agaty. To była moja pierwsza wizyta u niej. Bardzo się bałam. I byłam pod wpływem jakiegoś osobistego przeżycia, znaczy przyjęłam osobiste przeżycie czyjeś, subiektywne, jako zasadę. I przyszłam z taką tęsknotą, żeby bardziej przeżywać Boga, że ja chcę bardziej i opowiedziałam, jak bym chciała przeżywać tego Boga. Powiedziałam Agatce to, co opowiadał ten człowiek, tak? Jak on przeżywa Boga, jak ten Bóg go kocha. I ja powiedziałam, że ja bym chciała tak. Agata ku mojemu zdziwieniu powiedziała: ja też tak nie mam. Tylko zobacz teraz, co ty masz. Zobacz, co ty masz. Nie powiedziałam nic więcej. I ja spojrzałam, co ja mam. I czym? Wzgardzałam. Co wyglądało dla mnie jak ten pierścionek taki pogięty, wyjęty prosto z ziemi. Zobaczyłam, że w ogóle życie dla mnie płynie wtedy, kiedy ja piszę. Życie dla mnie płynie wtedy, kiedy przerabiam piosenki. I wtedy uruchomiła się fala, bo ja jakby weszłam w to, co mam i zaczęłam przeżywać Boga. Zaczęłam przeżywać Boga. I to nie jest coś, co ja miałam od początku. Znaczy, miałam to od początku, tak? Gardziłam tym, ponieważ we mnie było takie myślenie, że jeżeli coś mi przychodzi łatwo, jeżeli się nie muszę nastarać, to jest stara natura w ogóle, ona chce coś wypracowanego, nie? Jeżeli się nie muszę nastarać, to znaczy, że to nie jest od Boga. W ogóle głupie myślenie, kompletnie, że to nie ma wartości. Wzgardziłam tym, ponieważ to było dla mnie łatwe. Wydawało mi się, że a to jest takie błahe, to w ogóle wszyscy to tak mają. Ponieważ oceniałam innych przez pryzmat tego, co przeze mnie przepływa, dla mnie to było łatwe. Kto inny tego nie miał, tak? I zaczęłam to rozwijać. Później pojawiło się coś takiego w mojej głowie. Okej, piszesz dobrze, piszesz celnie, ale nie mówisz tak. I nigdy nie będziesz tak mówić. W ogóle miałam takie myśli w głowie. Nie będziesz tak mówić. Potrafisz tak pisać, ale nie będziesz tak mówić, jak piszesz. I zaczęłam mówić do siebie. Zaczęłam wypowiadać, że ja głoszę tak, jak piszę. Że ja celnie uwalniam poselstwa. Że ja mówię prosto z serca do serca. I zaczęłam nad tym pracować i zaczęłam to mówić. Zaczęłam obserwować, że coraz mniej jest takich momentów, kiedy ja w ogóle nie wiem, co mówić, bo wcześniej moje mówienie, moje głoszenie też było opresjonowane. Bardzo często w ogóle zaczynałam się, nawet w swojej własnej historii, to co Agata mówi, że w swoim świadectwie się nie pomylisz, kurczę, ja się myliłam w swoim świadectwie. Nawet do tego jakby miejsca była to opresja, ale zaczęłam wyznawać, że ja mówię tak, jak piszę. I to jest właśnie to, o czym dzisiaj też Agata mówiła.
żeby zobaczyć, co się ma i żeby docenić to, co się ma. Bo z tego, co masz, wydaje ci się naturalnego, wszystko masz od Boga, tak? Wszystko masz od Boga. Nie bagatelizuj tego, co jest takie naturalne dla ciebie. Z tego naturalnego wyjdzie ponad naturalne. I to, że dzisiaj coraz bardziej się rozkręcam, jeśli chodzi o poselstwa, o w ogóle głoszenie, to tylko dlatego, że ja najpierw doceniłam to, co naturalne i zaczęłam wchodzić w ponadnaturalne przez ogłaszanie, że tak jest, że tak jest, że ja też mówię tak, jak piszę.